Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Revenger, czyli gra, w której będziemy kolekcjonować zakończenia, przeżywać jeszcze raz ten sam, no nawet nie dzień, ale tę samą historię od nowa, ale mając zupełnie inne doświadczenia, zmieniając swoimi przejściami również po części świat przedstawiony. Zakończeń jest równo 100 i każdy możemy osiągnąć, za każde dostajemy właśnie osiągnięcie. Ja sobie w tę grę pograłem już jakiś czas temu, wiedząc, że kurczę, kiedyś musi przyjść ten moment, kiedy muszę wam tę grę pokazać. No i przyszedł ten moment tuż po tym, jak zostałem przez was zbombardowany wiadomościami o tym, czy nagram Revenger, po tym jak Head nagrał odcinek na, czy materiał o Revenger na TV Gry, więc tak, moi drodzy, jedziemy z tą grą. To był chyba odpowiedni bodziec, żeby mnie w końcu zmotywować, żeby znaleźć czas na to, żeby tę grę pokazać, więc jedźmy, gra kosztuje zaledwie 29 zł. Na Steamie powinna starczyć na, nie wiem, między 4 a 6 pewnie godzin rozrywki, wszystko zależy od tego, jak będziemy tutaj ten świat eksplorować. Więc zaczynamy na nowym save, aż 8 save'ów jest tutaj dostępnych, więc całkiem spoko. I zobaczycie, na czym ta gra polega. Ona jest mega, mega pikselowa, ale to tak jak Mini, tak jak Gato Roboto, to są te gry, które mają nas zachwycić swoim gameplayem, a nie grafiką, więc jeśli nie lubicie gry pikselowej, to mam nadzieję, że chociaż docenicie pomysł, jaki ta gra ma na siebie, bo ona jest prześmiewcza, ona ma w sobie dużo uroku, więc jedźmy dalej, zacznijmy może w ogóle, prawda? Rok pierwszy i dzień pierwszy, wszystko zaczęło się całkiem normalnie w życiu Tima, jak zwykle, i to jest nasz Tim, to jest nasza mała postać. Mamy tutaj, jak widzicie, informacje na temat, jak mamy podróżować. Podróżowanie jest bardzo proste, bo po prostu biegamy i skaczemy. Pod X-em będziemy mieli po prostu akcję, więc sterowanie jest mega proste. O, i od razu na dzień dobry można doświadczyć czegoś takiego, że zawsze każe mi gra iść w prawo, nawet mówi, że iść w prawo, no idę w lewo, więc tutaj jak najbardziej są możliwości od razu podróżowania, gdzie chcemy. I na przykład możemy dać się, gdybyśmy chcieli, zabić się przez tego stworka. Przez co osiągniemy już od razu pierwsze zakończenie. Tim spodziewał się, że te małe dziadostwa będą niegroźne, nic mu nie zrobią, albo że zabiorą tylko jedno serce jego życia. Zgadnij, i wiesz co? Dokładnie to, co zabrali. Małe, biedne i... małe, biedne i słabe w sumie serce Tima. I zdobyliśmy ending numer 3, please nerf this. Tak, i wracamy z powrotem, i to jest nasze pierwsze zakończenie, które zdobyliśmy. Tu będzie właśnie ta galeria wszystkich zakończeń. Oczywiście za każde dostajemy achievementa, ale że jak już w grę trochę pograłem, to kilka z tych najprostszych, chyba najbardziej trywialnych rzeczy, które można było odkryć czy zdobyć, już zdobyłem, więc nie będzie się to wyświetlać mi. Wszyscy w mieście znali Tima, wiedzieli, że jest draniem bez serca. Więc taka rana nie była dla niego zbyt zła. Ale może następnym razem weźmie ze sobą tarczę. I nie będzie to jakiś zły pomysł. Więc okej, możemy pójść. Dzień dobry, Tim. Król czeka na ciebie w środku. No dobra, król na mnie czeka. I oczywiście tu możemy trollować wszystko, bo chciałem zauważyć też, że bardzo fajna jest to mechanika, że im mniej mamy na sobie przedmiotów, tym wyżej możemy skakać. Kiedyś tam pójdziemy, zobaczycie, co tam się będzie działo, ale zobaczycie też, co się stanie. Zapamiętacie, jak wysoko umiem skakać, jak wezmę sobie pierwszy przedmiot. Więc co my tutaj mamy? Tutaj na mroczny pan zabrał księżniczkę do swojego zamku, na swojej fortecy na wschodzie. Weź legendarny miecz z zachodu i wypełnij swoje przeznaczenie, Tim. Wiecie, że jest król? Proszę, Tim, pospiesz się i przyprowadź z powrotem moją córkę. Weź ten przedmiot, żeby cię chronił podczas twojej przygody. I w środku znajdujemy, moi drodzy, tarczę. Hero Shield. Mamy pierwszy przedmiot, czyli tarczę, ale już nie możemy przejść, ponieważ, przepraszam, Tim, podnieśliśmy most, żeby nie zaatakowały nas te małe gnidy, czyli mroczna armia. Nie mogę ci pozwolić przejść bez broni. Także chciał, nie chciał, nie możemy przejść bez broni, ale teraz zobaczcie, widzicie, mamy przedmiot i już nasze skoki są niższe. Ja bym powiedział, licząc to na kratki, że mamy jedną kratkę niższy skok. Jeden tile, tak? Coś w tym stylu. Więc pozostaje nam nic innego, jak po prostu iść rzeczywiście w lewo. I zobaczcie, że potwora tutaj już nie ma. Co jest ciekawe, powinien tutaj być. Tutaj jest to integracja z Twitchem, co mi się wydaje, że to jest po prostu taka dodatkowa zabawa. Gdyby Twitch, czy na streamie, gdybyście chcieli... kurczę, razem ze streamującym pobawić się, nie wiem, wrzucanie jakichś wyzwań czy coś w tym stylu.
tu niebezpieczne iść samemu. Oczywiście to jest tekst pierwszy z Zeldy, kiedy dostaje mieczyk. It's dangerous to go alone, take this, prawda? I tu jest miecz legendy. Tak samo jak Zelda też miał miecz, prawda? No w ogóle wygląda, Team wygląda trochę jak Zelda. Przepraszam, jak Link, żeby nie było, tak? Dla Zelda to przecież wiadomo, że księżniczka. A tak przy okazji to też ogrywam Cadence of Hyrule, który z połączeniem Zeldy i nekrotancerza, więc polecam sobie zobaczyć. Czyli co, jest lekki jak wiatr w rękach wartego bohatera? Zobaczmy. Mamy to, moi drodzy. Zdobyliśmy Sword of Legend. Oczywiście też przez to coraz niżej skaczemy. Ale wiecie, teoretycznie możemy niszczyć wszystko, robić wszystko. Nie ma tu żadnych ograniczeń w tej grze. Jedynie co nas ogranicza, to gdzie pójdziemy i co zrobimy, więc rozumiecie. W zależności od tego, ile potrafimy, jak wysoko potrafimy skakać przede wszystkim, jesteśmy w stanie, o właśnie, albo gdzieś się dostać, tak jak tutaj, albo w sumie nie dostać się nigdzie i próbować cały czas iść i eksplorować ten świat w różne strony. Ale co ciekawe, możemy zrobić nawet coś takiego. Dźgnęliśmy biednego staruszka. Tim tak bardzo chciał wypróbować swój nowy miecz, że nie mógł czekać, aż pojawi się jakiś potwór, więc zadźgał staruszka na końcu jaskini. Również ukradł jego portfel. Co za głupek. Znaczy, co za moron to jest... A, to w sumie różne tłumaczenia są. Debil, kretyn i tak dalej. To jest pierwsze z zakończeń. Tak? Czyli pierwszym zakończeniem bardziej oczywistym jest to, żeby dźgnąć staruszka. Tylko 92% bohaterów dotarło tak daleko, ale cię, 4 lata później. Niby to jest cały czas od nowa ta sama historia, ale to nie jest ten sam dzień, tak? I po prawej stronie na dole zobaczcie, też mamy 2%. Wiemy, ile po prostu znaleźliśmy tych zakończeń. Tim spędził długi czas w więzieniu za to morderstwo. Jak już został wypuszczony na ulicę, postanowił zmienić swoje imię w opcjach, żeby poprawić swoją markę, powiedzmy. Tak, czyli rzeczywiście, możemy wejść tutaj do opcji i zmienić mu z jakiegoś tutaj, nie resolution, głupku, tylko tutaj mamy text speed, możemy nam przyspieszyć text, żeby się wypisywał szybciej, może później będziemy znajdować jakieś palety i możemy również nazwać Tima inaczej. Możemy nazwać go na przykład Lamilio, cokolwiek, prawda? Więc teraz naszym bohaterem jest Lamilio. Nawet bym się nie wkręcił jakoś mocno, to wiecie, możecie spośród wszystkich komentujących, normalnie komentujących, chciałbym zauważyć, będę pewnie wybierał ksywki, zrobię sobie listę na następny odcinek i będę po prostu z was wybierał osoby, którymi będę nazywał kolejnych bohaterów. No może taka ciekawa opcja. Dzień dobry, Lamilio. Król na ciebie czeka. W środku. Wiem, że na mnie czeka, ale teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli oleję króla i pójdę sobie tędy, bo jak najbardziej mogę dostać na przykład na zamek, oj... To nie chciałem tam spadać. Tu gdzieś na środek, tu gdzieś na zameczek, proszę bardzo. I tutaj mamy jakieś przejście, mamy jakiś komin. Może spróbujmy dostać się do komina. Lamilio wskoczył do wielkiego komina, żeby się gotowy podzielić się Boże. Święta Wielkiej Nocy, czyli urok świąteczny, jak to się mówi po polsku ładnie, Spirit of Christmas, czyli, dobra, kij z tym. I otrzymać kopię gry Revenger. Wszyscy uwielbiali grę i zostawili 11 na 10 ocenę na Steamie, na community page. Piękne. Widzicie, gra sama z siebie się nabija, prawda? I zobaczcie, dzięki temu, że weszliśmy sobie tam przez komin, teraz zdobyliśmy nowy ciuch. Teraz gramy jako Święty Mikołaj. O, po otrzymaniu niesamowicie dobrych recenzji od wszystkich na temat jego gry, Lamilio był wypełniony motywacją i gotowy na to, żeby zacząć kolejną przygodę. Zobaczmy, mamy dzień 69, rok 5. I teraz jesteśmy w stroju Świętego Mikołaja. Tak, wiem, że król na mnie czeka, ale my tym razem pójdziemy sobie na początku znowu po mieczyk. Pewnie będę starał się tutaj te części po prostu, które już znamy, przyspieszać, jakoś to sensownie wycinać, bo wiecie, że będziemy teoretycznie w tej grze cały czas będziemy cały czas będziemy przechodzić przez miejsca, które w sumie znamy, prawda? Można też próbować przejść tę grę, oczywiście nie używając w ogóle miecza. Tu jest tyle ścieżek, które muszę odblokowywać zależnie od tego, jakie przedmioty znajdziemy. Na przykład tu, proszę bardzo, odkryliśmy coś. Jakie przedmioty znajdziemy, co nam się uda zlokalizować, gdzie nam się uda znaleźć przejście. Znalazłem teraz łopatę,
I łopata jest kolejnym przedmiotem, który oczywiście będzie nas trochę spowalniał, znaczy będzie powodował, że skaczemy oczywiście niżej, ale teraz możemy kopać. Jak widzieliście tutaj, mogliśmy znaleźć, proszę bardzo, sekretne przejście. I teraz jesteśmy w jakiejś magmowej dolinie. Obawiam się, że nie wiem, czy ja to przeżyję. Przeżyję, ale będę... No dobra, nie trafiłem, więc spadłem. No właśnie, nie, no, dokładnie skalkulowałem ten skok i Lamilio spadł do lawy. To nie był koniec, którego pragnął, ale na pewno był to koniec, na który zasłużył. Mi się wydaje, że to też jest jakiś cytat z czegoś. The Floris Lava, też tytuły tych zakończeń są świetnie napisane. A to jest w ogóle szósty ending, czyli jeden z pierwszych zaprojektowanych przez twórcę. No kurczę, fajny pomysł, naprawdę. I to jest tak na zasadzie mega pobudza też wyobraźnię, tak? Próbujemy wykminić, co tu jeszcze można, w jaki sposób można zginąć. To była kiedyś taka gra, nie wiem, czy albo z 1001 sposobów, albo 101 sposobów na śmierć. Takie były śmieszne istotki, które cieszyły się z tego, że zginęły. Nie, jakieś takie dziwne rzeczy były. A te poparzenia trzeciego stopnia zostawiły na Lamilio kilka ran. Znaczy, no wiadomo, poparzono miał twarz, więc zostawiło mu to jakieś blizny. Ale myślę, że księżniczka nie będzie na to patrzeć. Więc idź ją uwolni, bohaterze. I teraz zobaczcie, kolega wygląda tak. No jest po prostu, jest ten, jak się nazywa żona popa? Popa żona, prawda? No i właśnie tak wyglądamy również. I teraz zauważcie, że świat z czasem również też się zmienia. Na górze wcześniej nie było czegoś tutaj leżącego, prawda? Więc możemy pójść, możemy w ogóle ominąć miecz, żeby zobaczyć coś, co się stanie, jeżeli pójdziemy, dzięki temu mamy o wiele większe skoki, jeżeli nie będziemy zbierać przedmiotów. Aha, tutaj coś leży, ale nie mogę tego wziąć w żaden sposób, okej. Tam jest jakiś szczyt góry, widzicie, oczywiście on też bardzo ciekawie spada, bardzo powoli, co może też oznaczać, że jego... O, nie chciałem tego wziąć. Że jego, jakby to nazwać, jego latanie, jego unoszenie się może przyczyniać się do tego, że... Oj, sekretne przejście kolejne. Że będziemy w sensie mogli dalej dolecieć, jeżeli będziemy starali się eksplorować, że będziemy chcieli na przykład skakać z dużej wysokości. Tutaj każda ściana może skrywać jakieś przejście, naprawdę, więc też trzeba dokładnie macać te wszystkie ściany. Ja to mówię, pograłem, ile tam było, pokazałem chyba na screenie, 48 minut. Jak również zobaczcie, że mogę też, mając miecz, niszczyć, proszę bardzo, mogę niszczyć liście, tak? Więc możemy znowu zacząć eksplorować tutaj coś, bo to jakieś przejście jest, ale na początku chciałbym pójść mega na zachód, bo tam też jest śmiesznie, dużo fajnych rzeczy można znaleźć. Nigdy nie udało mi się tego mostu podnieść, więc to jest dla mnie też jakieś wyzwanie do zrobienia. A to jest po prostu sklep. Jest sobie jakiś koleś. Jestem 100% kompletnie, całkowicie nie mam nic do sprzedania. Nic dla ciebie nie mam. Więc co możemy zrobić, jeżeli on mówi, że nic dla nas nie ma? Możemy zrobić to samo, co za staruszkiem. Czyli dostanie mieczyk między oczy. Po prostu. Więc początek taki jest. Zaczynamy testować różne możliwości. I tak dalej. Bycie sprzedawcą w sklepie jest ciężkie. Niskie ceny, długie godziny pracy, bardzo niemili klienci i do tego jeszcze okazjonalni seryjni mordercy, którzy przychodzą do tego sklepu, dźgają cię i wykradają wszystkie twoje rzeczy. I mamy kolejne zakończenie. Znalezione do galerii 5 miesięcy później. 81% zaledwie już podróżujących dotarło tutaj, co jest ciekawe w sumie, bo ta gra się szybko gra, więc ludzie kupowali te gry i co, nie grali kompletnie? Biznes Lamilio z ukradzionym towarem, który, wiadomo, wykradł temu sklepierzowi, nie działał, ten plan nie wypalił, tak jak myślał, więc obudził się gotowym, żeby poszukać jakichś alternatyw. Po prostu, tak? No i znowu lecimy po ten miecz. Zobaczymy, co jeszcze możemy zwiedzić na zachodzie. A poza tym też wiecie co? Może nie pójdziemy teraz po miecz. Mi jeszcze ciekawie, że po jednej rzeczy nie testowałem. Czyli pójdę tutaj, zamiast pójść po miecz, pójdę po łopatę, bo widzicie, że to takie elementy charakterystyczne, które pozwalają nam kopać. I teraz, skoro mam łopatę, chcę wrócić na sam szczyt, bo obok staruszka też było takie miejsce do kopania. Ja tego nie testowałem jeszcze. Jestem ciekaw, co nam to da. O, proszę bardzo, właśnie to miejsce. I tu coś jest. Co to jest? The path of the hero continues past the sword. Okej, czyli ścieżka bohatera jest dalej kontynuowana za tym.
No dobra, super, ale to ja wiem, tak? To nic nowego nie odkryłem w sumie. Okej, ale wiem, że mogę kopać. Więc zobaczymy, co się stanie, jeżeli mogę kopać, ale nie będę brał miecza. To jest ciekawa opcja. Widzicie, czyli każda wyprawa może po prostu być w innym kierunku, w inną stronę. No to jest coś jak... Taki bym powiedział, że ma tutaj taki motyw trochę jak z tego, jak z Outer Wilds, gdzie też każda gra może prowadzić nas do innych miejsc. Co my tu znaleźliśmy? Znaleźliśmy hinta. Jak będziemy zbierać hinty, to one będą się pojawiać w naszej galerii. Watch your step. Tak, czyli jeżeli chcemy odblokować ending numer 2, musimy uważać na swoje kroki. Więc też to jest ważne, kiedy chcemy zacząć zbierać te hinty. Kiedy możemy w sumie zacząć je zbierać dopiero, kiedy uznamy, że naprawdę utknęliśmy, bo wtedy one będą się w różnych miejscach losowo generować. Naprawdę w różnych miejscach różne hinty i one pomogą nam po prostu wymyślić, wykminić, jak uzyskać dane zakończenie. Wydaje mi się, że tu jeszcze nie byłem. Pewnie jak tu wpadnę w lawo, no to wiadomo, że koniec ze mną. Zastanawiam się po prostu, tutaj mogę tylko wykopać w dół, proszę bardzo. O, nie byłem tu, to jest już jakieś miejsce dla mnie nowe. Czy to wygląda na jakieś... Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Uwaga! Nie kop tutaj! Zostałeś ostrzeżony. No dobrze, no to ja wiem. Wiecie, jak ja działam, jeśli znacie mnie, to wiecie, że wszędzie tam, gdzie mówią, żebym czegoś nie robił, to ja będę to oczywiście robił, skoro mam łopatę. Ciekawe, bo jestem poparzony. Czy ja teraz jestem... Może jestem odporny na magmę, skoro jestem całkowicie poparzony? Tego nie sprawdzałem w sumie. O Jezu, ale to się... Jeszcze trochę. Magnificent Pixels. Nazwy tych miejsc też są świetne. O Boże, takiego piksela to dawno nie widzieliście. Lamilio zamknął swoje oczy i pamiętał, że ten paskudny napis... O, co się zmienił? A, to są szkielety! Wpadłem do niekończącego się dołu, okej. Okay. Ironicznie, jako że nie było tam żadnego dna, nie było żadnego uderzenia, po prostu umarł z głodu. Okej, okay, Gold Rush. I jak widzicie, dostałem za to achievement, ponieważ jeszcze tego nie znalazłem. O, widzieliście? A tam w tej galerii można było właśnie dostrzec, że tam był ten hint. Uważaj na swoje... Uważaj pod nogi. Koszmary o niekończącym się upadku były dość częste w rodzinie Lamilio. W rodzinie Familio na pewno. Lamilio obudził się, kiedy usłyszał strażnika na zewnątrz. I proszę bardzo, i on już jest normalny, już widzę, że minął czas, kiedy już to parzenia zniknęły. O! A propos. To jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym mówiłem wam wcześniej, znaczy o czym mówił nam hint, uważaj pod nogi. Tego dnia Lamilio potknął się o kamień, wychodząc ze swojego domu i spadł na swoją twarz. Strażnik na froncie wejścia do zamku naprawdę zastanawiał się mocno, czy to rzeczywiście jest bohater, którego potrzebuje królestwo. I to jest ending numer 2 i proszę bardzo, watch your step, tak? No już wiemy, że mogliśmy watchować swojego stepa, potknęliśmy się o kamień i tyle. Jestem ciekaw, czy to potknięcie o kamień dopiero się triggeruje, kiedy zostaniemy hinta, czy nie? Taki głupi upadek. Twarz Lamilio wyglądała bardziej płasko niż zwykle i to jest rzeczywiście... And that's really saying something... Aha, no właśnie. I to naprawdę ma znaczenie, biorąc pod uwagę, jak bardzo i tak jest spikselowany już teraz. Następnym razem będzie uważał bardziej... będzie uważał pod nogi. Patrzył będzie bardziej, tak? Dobrze. To co? Myślę, że to jeszcze nie jest wszystko, co byśmy chcieli zwiedzić w tym miejscu, więc ja jeszcze raz idę po łopatę. I jeszcze raz idziemy sobie pokopać. Ostatnio sobie kopaliśmy tutaj, w dół. Czy można kopać w górę? No można. W różnych grach różne rzeczy można robić, więc pójdziemy teraz tędy. I co tu mamy? System wentylacyjny w leżu smoka. Ponieważ każdy smok potrzebuje dobrego dostępu do tlenu, żeby jego płomienie były najlepsze. Proszę... nie... O Jezu. Proszę nie... Jak to powiedzieć ładnie po polsku? Nie zatykać? Nie zatykać tego przejścia żadnymi dziwnymi bohaterami, tak? No dobra, teraz możemy się dostać. W ogóle najlepsze jest to, że tutaj wygląda na to, że tu mam jakieś przejście, ale ciekawe jest to, że tutaj mamy jakąś rurę jak z Mario. Aha! I to generuje nam pewne zakończenie. Aha! Lamilio wszedł do rury tylko po to, żeby... żeby trafić, zostać rozpuszczonym w toksycznych odpadach z królestwa.
wastewater. Naprawdę, dlaczego ktoś chciałby... Why would someone willingly go into a large... Dlaczego ktoś chciałby w ogóle wchodzić w wielkie rury kanalizacyjne? Właśnie, Marian. Dlaczego ty ciągle po tych rurach chodzisz? Hydraulikiem jesteś, to dlatego. To zakończenie też już znałem. Tak, też mi się udało wpaść w te wszystkie syfy. O, 3 dni później. Też zawsze jest ciekawym, jaką historyjkę wymyślił tego zakończenia autor. Lamilio wyczołgał się z tych ścieków przez swoją własną łazienkę. Przez swoją własną toaletę. Musiał przez kilka następnych miesięcy pracować jako hydraulik, żeby naprawić wszystkie rury, które zepsuł podczas swojej ekspedycji. O, i proszę bardzo, zmienił się nasz wystrój. Może dlatego nie mógł być czerwony, bo jakieś koperajce zaraz do Mariana by były. No dobrze, to teraz widzicie, możemy sobie zmieniać kursy. Możemy pójść w lewo, możemy pójść w prawo. Tak, teoretycznie dużo tu sekretów, miejsc takich jest. O, zobaczcie, coś tutaj... I zobaczcie też, że właśnie intrygujące jest też to, że świat się z czasem również zmienia. Wiadomo, czas mija. A tutaj, proszę bardzo, coś zaczęło się pojawiać. Kurczę, gdzie było przejście do tego miejsca? Tutaj, o. Tu się zaczęło coś pojawiać. Nie wiem, co to jest. Znaczy, ja wiem, co to jest, ale na razie my nie wiemy ogólnie, tak, co to jest. A weźmy sobie miecz. Jeszcze raz. I spróbujemy w takim wypadku pójść ścieżką, nie biorąc... Aha, i tak muszę tu wziąć... Kurczę, to najgorsze, bo tu też muszę wziąć łopatę. Weźmy łopatę, weźmy miecz. Nie będę brał na razie tarczy, która do tej pory wydawała mi się dość zbędna, ale na pewno do czegoś jest przydatna. I pójdziemy teraz jak prawdziwy bohater, ubrany w miecz i w łopatę. Pójdziemy ścieżką taką najbardziej oczywistą, tak? Król sam chciał, żebyśmy się tutaj przeszli. Proszę bardzo. O, masz ze sobą legendarny miecz. Opuszczę most. I proszę bardzo, możemy oczywiście teraz pozbyć się tych wszystkich... O, jak mnie dziabną. Skurczybyków małych. Prawda? Te plony zostały całkowicie zniszczone przez smoka. Dzięki Bogu. Nasze pozostałe... zapasy są pod ziemią. No dobra, to idziemy dalej. Mamy kolejny, zobaczcie. Najlepsze też mamy kolejną skrzynkę, ale za chwilę naprawdę będzie nam ciężko cokolwiek tutaj robić. Ale weźmy to, bomba! Mamy bomby. A zobaczcie, jak my teraz nisko skaczemy. Jesteśmy bardzo obładowani, też wolniej chodzimy, ale dzięki temu, o, mamy jakąś studnię, moglibyśmy do studni wejść. Co ciekawe, odkrywając jedno miejsce tajne, możemy zobaczyć inne tajne miejsca, tak? Także to też jest ciekawe, możemy używać bomby? Tak jest. Oczywiście wiadomo, że też może być jakaś konkretna śmierć. Wiecie, jaka może być konkretna kolejna śmierć. Może być taka, że po prostu wybuchniemy od bomby. To jest dość oczywiste też. I znajdujemy się znowu w jakimś nowym biomie. Ten biom trochę wygląda na biom jakiś taki... Wydaje mi się, czy w ogóle jesteśmy tutaj w stanie chodzić. Wydaje mi się, że mamy zbyt dużo na głowie, żeby cokolwiek móc tu zrobić. Za dużo przedmiotów żeśmy pozbierali. Także spróbujmy jeszcze przejść tutaj może do studni? Gdzieś tutaj? Okej. O, proszę bardzo, jakieś... O, i jest jakieś przejście. Coś otworzymy. A, proszę bardzo, otworzyłem przejście, ale z drugiej strony też mogę postawić bombę. Coś wybuchnie? To chyba tam już nie wejdziemy. O, i wpadliśmy do kanału. Okej, i to jest jakieś... Okej, i proszę bardzo, i tutaj żeśmy jeszcze... Co zrobili? Odsłonili jakiś most, coś tu pływa. No i moi drodzy, co tu pływa? Zaraz się dowiemy, co tu pływa. Może Lamilio nie potrafił przeczytać napisu, czy znaku. Może nie wiedział, że tu były piranie. Może po prostu był idiotą. Ale na pewno był jedzeniem piranii. Tak jest, zdobyliśmy ending numer 7. Zostaliśmy zeżarci przez piranie. Tak właśnie. Co ciekawe, 2 tygodnie później możemy też zrobić teraz taki manewr, który też odkryłem na zasadzie, a ciekawe, co się stanie, jeżeli strażnik znalazł ciało Lamilio tuż obok jeziora i przeniósł go do domu. Jego szczęśliwy kapelusz gdzieś został zgubiony, więc teraz wszyscy... teraz wszyscy wiedzieli, że jest niesamowicie łysy. Okej. Okay. I proszę bardzo, jesteśmy niesamowicie łysi. Co to prawda chciałem zrobić coś innego, ale już teraz się ruszyłem, to już nie będę tego robił. Zrobię jeszcze inną rzecz, którą można od razu zrobić na samym początku. Pójdę znowu po miecz. Co ciekawe, w tej grze można robić też coś takiego, że po prostu zabić wszystko i wszystkich. Na przykład strażnika. To jest jeden ze sposobów testowania, chyba zakończę. Po prostu bierzemy miecz i próbujemy dźgnąć wszystko i wszystkich. Lamilio
usunął legendarny miecz z kamienia tylko po to, żeby wsadzić go w przyjacielskiego strażnika. Został aresztowany i publicznie stracony pod oskarżeniem bycia dupkiem. Ale zobaczcie, to jest o zakończenie numer 4, więc na razie udaje nam się po kolei te wszystkie zakończenia znajdywać. 66% osób dotarło do tego momentu. Fajna gra, kurczę, podoba mi się niesamowicie ten pomysł. Wiadomo, że im dalej będziemy dochodzić tym, znaczy bardziej skomplikowane do zakończenia też, tak? Ale to jest dużo takich możliwości. Lamilio był psycholem i dostał to, czego się dochrapał. Dzień po jego egzekucji jego brat zdecydował się rozpocząć jego, znaczy iść jego ścieżką i wypełnić proroctwo. Więc mamy rok 5, dzień 3. O! I widzicie, teraz wygląda zupełnie inaczej, ale zobaczcie też, że to, że wsadziliśmy miecz w strażnika, dalej pozostawiło strażnika nieżywym, tak? I do tego jeszcze w środku jest jego miecz, znaczy nasz miecz. Więc teraz wygląda na to, że moglibyśmy zmienić już jego imię, bo to już nie jest przecież Lamilio. Aha! Już się imię zmieniło. Już jest Tinku. Dobra, to zmienimy teraz. Skoro Head nagrał odcinek, nagrał materiał na TV gry, o tego Revenger, żeście mi o tym powiedzieli w wielu, wielu, wielu miejscach. W sumie dziękuję wam za to, bo tak samo z Outer Wilds bym się w ogóle nie dowiedział, że ta gra istnieje, a tak to jest, kurczę, jedna z lepszych gier, które grałem ostatnio. Więc dawajcie mi znaka, jak coś gdzieś upatrzycie, oczywiście. Więc niech będzie, że będziemy grali Headem. No, Head jest taki zielonkowaty trochę, myślę, że pasuje to do jego wizerunku. Zdobyłem razem miecz. Czy mogę zadźgać króla? To będzie chyba najgłupsze, co można zrobić. Także sorry, Head, ale no, od tego się zaczęło. I na tym się skończy. O, all hail King Head! O, no to kurczę, jeszcze lepiej. Nie, chwała królowi! Aha. As the previous rule, the kingdom enter. Czyli to jest co? Okej, okay. Quite brief, because... because Head's idea... Dobra, no tak, czyli fajnie, czyli to była era dobrobytu ogólnie, którą zaczął Head, ale niestety dość krótka, ponieważ wszyscy podłapali pomysł i też uznali, że trzeba dźgać króli. Kingslayer, jak w grze o tron. I tego zakończenia nie miałem wcześniej. Jeszcze nigdy nie dźgnąłem króla. Więc to jest mój pierwszy raz, kiedy dźgałem króla. Mój pierwszy raz z królem. 2 lata później. Head recovers the injuries of the murder attempt. O, czyli wyzdrowiał jednak po ataku na króla, żeby oszczędzić jego życie. Że jakby przysiągł lojalność nowemu królowi. Match to his humiliation. Okej, okay. W porządku. No dobra, ale teraz już niestety widzicie, że miecza tu nie ma. Ale spróbujmy jeszcze sobie teraz pójść. O kurczę, pojawiły się jakieś obrazy. No proszę, to może poprzedni królowie w takim wypadku. Please get Harry and bring my daughter back. Okej, okay. Ale teraz wiecie co? Zrobimy jeszcze inną opcję. Pójdziemy sobie górą. Nie damy się zrobić w konia. To pójdziemy sobie górą i wejdziemy, co tutaj znajdziemy. Może tu coś znajdziemy. O, to jest kot w ogóle, żeby było ciekawiej. A tu w środku znajdziemy co? O, coś tu jest. Dostałem pana Huxa. Pana do przytulenia. Mr. Hux unlocks the hidden power of love. Aha, czyli odblokowuje potęgę miłości, ale nie można zabrania używania przemocy. Okej. Okay. A czy mogę użyć w takim wypadku mocy miłości w stosunku do kota? Mogę użyć, jak najbardziej. O matko, co oni robią? Zaraz po zaadoptowaniu Pawlowa, Head wypełniał swoje serce miłością brakujących kotów. Miłością do brakujących kotów? Do zaginionych kotów? Miłość do tych kotów, które zaginęły po prostu. Niestety, na nieszczęście jego, również wypełnił swoje gardło, o Jezu, kłaczkami i udusił się na śmierć w swoim własnym łóżku. I to jest kolejne zakończenie. Także Head skończył marnie. Udusił się po prostu kłaczkami kota. 6 dni później. Każdy kot w królestwie płakał po stracie Heada. Pawlow przysiągł, że... okej, okay, że jakby będzie kontynuował jego spuściznę. I proszę bardzo, i teraz gramy kotem Pawłowem. Ale co ciekawe, że to jest Pawłow, a wiadomo, że Pawłow robił testy chyba na psach. Więc to też jest moim zdaniem fajny smaczek. I jesteśmy kotem.
Gramy tym razem kotem i zobaczcie, że dzięki temu, co zrobił Head, teraz zobaczcie, że wszystkie koty w królestwie, znaczy jest więcej kotów w królestwie po prostu, tak? I proszę bardzo, jestem ciekaw teraz, czy dalej możemy wziąć siłę miłości i zacząć, nie wiem, na przykład kot, co by się stało, gdyby na przykład kot przytulił strażnika? Mogę to zrobić? Mogłem to zrobić, oczywiście. Jak najbardziej. Pawłow skoczył na ramiona strażnika, ale wylądował na jego włóczni. O matko. Strażnik nie ruszył się nawet na centymetr, jak serce Pawłowa zostało przebite, jak profesjonalnie. Tak, to zakończenie też już znałem. Bo strażnika to, no wiadomo, zdobywam maskotkę, od razu idę testować na wszystkich, tak? Więc może teraz spróbuję jeszcze to samo zrobić na królu. Zobaczymy, co się skończy, bo tego nie testowałem. Czasami posiadając tak niesamowite skille do skakania, potrafi spowodować mnóstwo kłopotów. Pawlow readjusted his effusiveness and got ready for adventure. Co? Czy jednak Pawłów przeżył to? Nie! Jesteśmy teraz... Aha! Czyli co, teraz on ma jakąś broń ze sobą w tym momencie? Patrzcie, on coś inny się ze sobą. Ale nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś broń? Czy to nie jest jakaś broń? Może jest. Nie wiem, trzeba przetestować może na strażniku? Nie, nie wiem, co to jest. Może po prostu... Wiecie co? Mi się wydaje, że on jest po prostu przebity włócznią. I to chyba o to chodzi. Jesteśmy teraz przebici włócznią. Choć teoretycznie... To już jest inny bohater. Długo nie pograliśmy sobie Pawłowem. On teraz... To w takim przypadku trzeba dać mu inne imię w takim przypadku, żeby to miało sens, tak? Niby Pawłów, a jednak nie Pawłów. Nazwijmy go trochę inaczej. Stefan. Na razie nazwijmy go Stefan. Okej. Okay. Stefan. Stefan z przebity włócznią. I ja bym chciał przetestować właśnie, co się stanie, jeżeli wezmę znowu Miśka? I co się stanie, jeżeli przytulę w takim przypadku króla? Czy coś się stanie? Czy nic się nie stanie? Hej, powiedziałem, że nie możesz przejść. Zignoruj tę heroiczną muzykę i zejdź na dół. No dobra. Królu, wyznaję ci miłość. Stefan skoczył na ramiona króla i dał mu epicki buziak, epickiego buziaka. Wszyscy w pokoju... felt awkward. Nie wiedzieli, poczuli się dziwnie, poczuli cringe. Nie wiedzieli, co w sumie zrobić, więc... Po prostu powoli zaczynali odchodzić, żeby dać monarsze trochę prywatności. King of Hearts, a jakie piękne nawiązanie w ogóle. King of Hearts to jest król serc. To jest nazwa, wiadomo, króla w kartach, tak? Ale tego zakończenia nie mam, jak widzicie teraz, że nie mam, więc pocałowanie króla... Ciekawe, jakie będzie miało skutki dla całego królestwa. Stefan to jednak kochany człowiek, prawda? Nawet króla ucałował. Stefan był teraz królową całego tutaj, Boże, realm, ciągle zapominam, realm to jest królestwo, powiedzmy, królową tego całego królestwa, no to ma sens, prawda? A didn't mean he could abandon his good old hero job, ale tak, nie mógł porzucić swojego starego, nie mógł porzucić swojego starego nawyku, być po prostu królową. On musi iść na przygodę, ale wiecie co? Najciekawsze jest to, że można wejść do łóżka. Poczekajmy i zobaczmy, czy coś się stanie. Jasne, oczywiście, że stanie. Są takie dni, że po prostu czujesz, że to nie jest ten dzień na przygodę. Królowa Stefan. Stefania, królowa Stefania została w łóżku. O proszę bardzo, królestwo na giełdzie wzrosło notowania o 200%. Mroczny pan przeszedł na emeryturę, bo się strasznie wynudził i lekarstwo na wszystkie choroby zostało odkryte. Piękne, dobra robota, królowo Stefanio. Wystarczyło dać sobie dzień wolnego i proszę bardzo, ile dobrego dla królestwa to dało. Gra jest wypełniona niesamowitym hurorem? Boże. Horrorem może. Humorem oczywiście. 2 dni później. Okej, to była całkiem dobra drzemka. Jak długo spałaś, królowo Stefanio? Nieważne. Czas wstać i wyruszyć w podróż. Nie, to jest królowa Stefan. Przepraszam bardzo, to jest królowa Stefan. Teraz królowa Stefan. I mamy kolejną, i teraz jesteśmy częścią w ogóle tutaj. I to jest piękne, że te wszystkie nasze decyzje.
faktycznie wpływają na to, czego możemy w tej grze doświadczyć. I to jest piękne. A co się stanie? O, widzicie, mamy kolejne miejsce na hinta, możemy sobie go wziąć przy okazji. W różnych miejscach się pojawiają te hinty. You found a hint, zobaczmy. Flow with the water, czyli płyń razem z wodą. Okej, czyli gdziekolwiek będzie woda, trzeba będzie po prostu może popłynąć tam, gdzie ona, nie wiem, pokazuje, gdzie można iść. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wezmę znowu miśka miłości. Jestem ciekaw, z kim jeszcze będę mógł się przytulić. Może z klejpkarzem też się da przytulić. No taka testowanie, tak? Co się stanie, jeżeli... Ups! Tylko teraz właśnie nie mam miecza, więc muszę uważać bardzo. No dobra, zobaczymy, gdzie będziemy w stanie dojść. No będziemy mieli bomby. No to już jest coś, tak? Ale może pójdziemy sobie jeszcze tędy. Zobaczymy, czy tu jakieś przejście jest gdzieś? Jest! Proszę bardzo. O! Celujemy tym kanonem na zachód. Na wypadek, gdyby smok zdecydował się znowu na nas nalecieć. Ale nie mamy amunicji. Bardzo mi przykro. My możemy być amunicją. Uhu! Patrzcie, coś jest na chmurce tam. To wypatrzyłem też poprzednio. Coś jest na tej chmurce. O! I wpadliśmy do wody. I w ten sposób przenieśliśmy się w lewo. Tu oczywiście znowu jest sklepikarz, ale zobaczcie, że... Wypad z mojego sklepu, draniu. Jeszcze raz się ruszysz i użyję tego. Zrób tylko jeden zbiór. O, patrzcie, tu jest wejście. Tylko niestety nie możemy tam skoczyć. Mimo, że nie mam żadnego przedmiotu, na skok to jest za mało. Ja wiem, jak tam dojść, ale no może dowiemy się, jak tam dojść z czasem. W każdym razie idziemy eksplorować dalej. Tam był jakiś przycisk, widzieliście po lewej stronie. Tu też jest jakieś przejście. O! Cześć, nazywam się Juan. Juan. Jestem jednym z twórców tego świata. Jestem tutaj, żeby podziwiać widoki. Okej. Znaczy, to też nie możemy wskoczyć. Też potrzebujemy jakiegoś czegoś, żeby móc tam wejść. Nic nie możemy tobie, Juan, zrobić niestety. Juan. O! Tu są też przeciwnicy, a też jest wejście tutaj. O, proszę bardzo. Ta armata jest wycelowana w mroczną... mroczne królestwo, w mroczną fortecę. Do natychmiastowego... transportu, dostarczenia. Proszę nie dotykać. Dotknijmy. Aha! Niestety, ale armata wybuchła i wysłała królową Stefanię wprost na kamień. Używanie armat oczywiście rzeczywiście było szybkim sposobem na podróżowanie po okolicy, ale niezbyt bezpiecznym. 95% gwarancji widzę, że jest. Czasami nie wystarcza. Niezawodność 95%. Ja już skończyłem oczywiście na tym kamieniu, mamy kolejnego hinta, bardzo dobrze. 2 lata później. Pytanie brzmi, czy dalej będziemy grali królową Stefanem, czy jednak nie? Zaraz zobaczymy. Stefan otrzymał miliony od tej... No jasne, od firmy produkującej armaty, ale wydał wszystko na swoje... na zdrowie, tak? Opiekę zdrowotną i na operację plastyczną. Pamiętaj, Stefan, te... Armaty mają 5% szansy na to, że zawiodą. Okej. I to jesteśmy znowu my. Królowa Stefania, czy Królowa Stefan. Po operacji plastycznej. Tak oto wyglądamy. Moi drodzy, to wystarczy na pierwszy odcinek. Widzicie, że gra jest niesamowita. I zawsze to, że wy zaczniecie pewnie, jakbyście sobie gry kupili i zaczęli je eksplorować, pewnie poszlibyście w zupełnie inne strony. Więc jest tutaj dużo różnych możliwości, dużo różnych fajnych, epickich też działań, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jutro zrobię jeszcze jeden odcinek z Reventure, bo gra jest moim zdaniem bardzo fajna, przyjemna i w ogóle bardzo... moim zdaniem ciekawa, żeby ją po prostu ograć na 100% i zobaczyć wszystkie zakończenia. Zobaczyć, czy uda się dojść do smoka, czy uda się jakoś pokonać mrocznego władcę. Skoro gra jest wypełniona humorem, pewnie dużo będzie różnych ciekawych opcji, które będzie można zrobić tutaj. No ale, widzicie w ogóle, jaka historia się wytworzyła. To bardzo fajnie też tworzy ogólnie cały konspekt historii, że tutaj, nie wiem... Kot się nadział, więc kto inny przybył, również nadziany na włócznie tylko po to, żeby ucałować króla i być nazwany królową Stefanią, mężczyzna, który stał się królową, prawda, i który testował armaty i skończył z twarzą na kamieniu, żeby zdobyć kasę i, prawda, wydać ją całą na operację plastyczną. Świetne historie się tworzą w tej grze. Tymczasem, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku z Reventure. Cześć!